Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mój znak to SQ3 BKH Stanisław Kujbek 3 Bożena Karol Hendryk Sierra Kujbek Free Bravo Kilo Hotel. Pokażę dzisiaj Państwu antenę na 70 MHz, inaczej mówiąc 4 metry. Wygląda ona w ten sposób. Antena jest wykonana przeze mnie. Tak zwana Made in Home, jak to mówią krótkofalowcy. Ona jest w takim krótkim maście. Tak ona wygląda. Do tego jest podłączony feeder LG58 i pokażę Państwu, jaki jest SWR na antenie. Tu mamy analizator antenowy Mini 1300. Na początku pasma na 70 MHz jest SWR16, tak jak widać. Cztery metry. Mamy pasmo 4 metrów. Teraz sobie zobaczymy dokładnie, na jaki często. No, tak jak widać, antena jest bardzo dobrze zestrojona. W antenie nie ma woluna. Jest tylko strojona długością. No, czym wyżej pasma, tym SWR jest wyższy. Tu mamy 71,750 MHz SWR 1,4. Tu mamy 71,00 MHz SWR 1,1. No i jak idziemy do początku pasma, to SWR wzrasta. No, także tutaj mamy SWR 1.1, 1.4, przepraszam bardzo, 1.4. Na początek pasma SWR 1.6. Pasmo 4 metrów. Naciskamy OK. Mamy 1.6. Zrobimy pomiar. Jak widać, jak mówiłem poprzednio. Pomiar Schmidta.
Tak jak mówiłem, kabel RG58, inaczej mówiąc feeder, jak to mówią krótkofalowcy. Antena jest wykonana z rurek aluminiowych oraz prętów. Pręt aluminiowy jest jako stroik i można sobie dostroić antenę, zależy w jakich, gdzie jest zamontowana i w jakich warunkach, ponieważ no, w niektórych warunkach antena może inaczej stroić. Tak to wygląda. Ja tak jak zapowiadałem w poprzednim filmie, który został opublikowany, strojenie anteny na pasmo lotnicze, że opublikuję film na temat anteny na 70 MHz. Komu się podoba, łapka w górę, zapraszam do ponownych filmików. Następny filmik będzie o strojeniu anteny FD4. Balon kupiłem od kolegi, a resztę wykonałem elementów do anteny FD4 samemu. I również pokażę Państwu, jak ona stroi na innych, na różnych pasmach. Wiadomo, że antena FD4 jest anteną wielopasmową, nie tylko na jedno pasmo. Serdecznie pozdrawiam, Amatorskie 73 i do ponownego usłyszenia.